Intercars jest dystrybutorem części samochodowych. Jesteśmy drugim co do wielkości dystrybutorem na rynku europejskim i 8 co do wielkości dystrybutorem w skali świata. W tej chwili obroty Intercarsu to jest około 10 miliardów złotych rocznie i jeżeli przyjmiemy, że to jest mniej więcej 30% udział w rynku, to znaczy, że możemy rosnąć jeszcze kilkukrotnie. Nie jest to łatwe, bo organizacja z małej, rodzinnej zamienia się w dużą i skomplikowaną. I oczywiście nie da prowadzić się biznesu bez zaangażowania w e-commerce. Firma Microsoft jest naszym zaufanym partnerem od wielu, wielu lat. Dlatego naturalne jest, że poszukując nowych rozwiązań i eksplorując nowe technologie, zdecydowaliśmy się skorzystać z usług naszego zaufanego partnera. Azure dla mnie jest zbiorem puzzli, z których układa się dowolną architekturę rozwiązania IT, które chcemy wdrożyć. Ważnymi puzzlami dla Intercarsu były takie elementy jak środowiska baz danych, jak systemy aplikacyjne, które się autoskalowały, czy systemy prezentacji w oparciu o web serwisy, jak również cała warstwa sieciowa i bezpieczeństwa. To są puzzle, z których zmontowaliśmy architekturę rozwiązania. Istotnym elementem migracji naszej platformy było zachowanie ciągłości sprzedaży. Udało nam się wykonać to w 100%. Klienci nie zauważyli przejścia platformy. Ciekawym elementem przedsięwzięcia było to, że osoby w Intercarsie osiągnęły samodzielność technologiczną. To, że w ciągu 15 minut mogą wykonać operację zmiany krytyczną dla biznesu, to jest jedna z przewag drogi, którą wybraliśmy. Sami osobiście zbudowaliśmy sobie infrastrukturę, element po elemencie, dopasowując idealnie do tego, czego chcieliśmy i czego wymagaliśmy od tej platformy, jednocześnie utrzymując transparentność kosztów ponoszonych na tą infrastrukturę. To, co doceniamy w firmie Microsoft, to fakt, że niezależnie od tego, jak skomplikowane procesy realizujemy, zaangażowanie ich pracowników zawsze stoi na tym samym wysokim poziomie. Jest to partner, z którym warto współpracować.